gościem jest Łukasz Zębik, kierownik Departamentu Analiz Domu Maklerskiego TMS Brokers. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Piąty dzień walki na Ukrainie, piąty dzień podwyższonej zmienności na rynkach. Nerwowy był również ten miniony weekend. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku walutowym, na najważniejszych parach walutowych? No i co, jak wygląda pozycja złotego? No, jeśli spojrzymy na rynek walutowy, to oczywiście musimy powiedzieć o rosyjskim rublu. Ten dzień na pewno przejdzie do historii, ten weekend i poranek dzisiejszej sesji, poranek notowań, rubel jest mocno osłabiany. W relacji do dolara stracił około 40%. Lekko potem zyskał, ale tak naprawdę przecena jest olbrzymia. Dolar amerykański zyskuje do większości walut, aczkolwiek oczywiście oczy wszystkich inwestorów skupione są na rublu i to, co dzieje się na rosyjskiej walucie. Widzimy, że bank centralny, jest to oczywiście pokłosie tych sankcji, zamrożonych rezerw walutowych. Bank centralny nie jest w stanie mocno oddziaływać, mocno interweniować na rynku walutowym, kupować rubli za twarde waluty, no bo większość tych rezerw walutowych to jest zgromadzona w euro, w dolarach. Pozostają oczywiście rezerwy walutowe w złocie, w juanie, ale to są mniejsze części. W związku z tym bank centralny ma, powiedzmy, związane ręce, jeśli chodzi o interwencję. Złoty traci na wartości, no to jest naturalna kolej rzeczy, zaliczany cały czas do koszyka emerging markets. To tak naprawdę większość walut naszego regionu traci, i forint, i korona czeska, i oczywiście złoty, euro, PLN ponownie w okolicach 4,70, i ta nerwowość pozostanie, dopóki wojna będzie trwać, i jeśli ta eskalacja będzie się pogłębiać, to złoty może jeszcze stracić na wartości. Bank Rosji podniósł stopy procentowe do poziomu 20%, z 9,5 do 20%, po to, aby zatrzymać jednak trochę kapitał, zatrzymać kapitał w Rosji, po prostu, aby zatrzymać oszczędności Rosjan trzymane w rublu. No bo chyba nie, żeby zachęcić inwestorów zagranicznych do inwestowania w rubla. Myśli pan, że to się uda Bankowi Rosji, zachęcić Rosjan do pozostawienia pieniędzy w rublu właśnie? Myślę, że tak naprawdę bank centralny robi teraz wszystko, co może, ale efekty mogą być tak naprawdę mizerne, no bo ogólnie zaufanie inwestorów i zagranicznych, i krajowych do całego systemu bankowego w Rosji dramatycznie spada i będzie spadać. Agencje ratingowe tutaj obniżają ratingi mocno, i S&P, i Moody's. Więc nie sądzę, żeby te działania wpłynęły jakoś korzystnie. Widzimy te olbrzymie kolejki przed bankomatami. Brakuje, niedługo będzie brakować gotówki. Bank centralny również, to już taka techniczna sprawa, zaczął organizować transakcje repo, czyli mówiąc w skrócie, pomaga bankom komercyjnym z dostarczeniem większej ilości gotówki dla obywateli. No i oczywiście myślę, że ta inflacja, która za chwilę wybuchnie, która jest w okolicach już naprawdę wysokich, ona zostanie spotęgowana. No, podnoszenie stóp procentowych to jest również walka z tą przyszłą inflacją, ale myślę, że przed Rosję czeka recesja gospodarcza i no, myślę, że kondycja wielu przedsiębiorstw, nie tylko finansowych, ulegnie diametralnemu pogorszeniu. No niestety wojna uderzy nie tylko w oligarchów, nie tylko w Putina, ale również w zwykłych obywateli, którzy są no tak naprawdę nie do końca winni tej całej sytuacji. Uderzy również w naszych przedsiębiorców w pewien sposób. Tych, którzy handlowali dotychczas z Rosją. Pytanie, czy widzi pan jakiś sposób ich na rozliczanie się z partnerami rosyjskimi w obecnej sytuacji? No, oczywiście pewnie są jakieś alternatywy. No, w tym momencie mówi się, że SWIFT będzie miał jakieś wyjątki na rozliczenia z gazem, na rozliczenie z transakcji, jeśli chodzi o ropę naftową, no bo tutaj Europa nie może się totalnie odciąć. Natomiast no, w tym momencie jest mi ciężko powiedzieć, jak bardzo będą ograniczone te transakcje zwykłych, znaczy małych firm z Rosją,
ale myślę, że to z pewnością może uderzyć. Pewnie są jakieś alternatywy. Oczywiście SWIFT nie do końca blokuje wszystko, tak? Bo to jest system komunikacyjny, informacyjny, więc teoretycznie może się to odbywać za pomocą zwykłych maili, znaczy specjalnych maili, drogą telefoniczną bądź faksem. Są takie alternatywy, ale to zdecydowanie potrwa dłużej. Myślę, że wszystkie podmioty polskie, które handlują z Rosją, będą musiały szukać ewentualnie innego rynku zbytu. Mówimy tutaj o importerach, a eksporterzy będą musieli po prostu szukać powiedzmy produktów też na innych rynkach. Na innych rynkach. W takim razie pytanie jeszcze, jaka przyszłość przed złotym w najbliższych dniach, w tym bardzo naznaczonym dużą zmiennością dniu, ale także w kolejnych? No tak jak powiedziałem na wstępie, złoty myślę, że nie ciężko będzie, żeby on zszedł do takich poziomów 4,50 i poniżej. Myślę, że będzie w najbliższym czasie poruszał się w przedziale między 4,70 a 4,60. Taki przedział 10-groszowy i ta zmienność na naszej walucie może być podwyższona. Oczywiście grożenie Putina bombą nuklearną, bombą jądrową powoduje, że pewnie każdemu z nas mrożeje krew w żyłach. To są informacje straszne i ciężko to w jakikolwiek sposób komentować. Złoty pozostanie w najbliższym czasie pod presją, będzie słaby, że myślę, że właśnie między 4,70 a 4,60 chociażby na euro-PLN-ie. Zobaczymy w relacji do franka. No, cały czas będzie również złoty słaby z tego względu, że frank jest traktowany jako bezpieczna przystań. Będzie się umacniał, bo on chyba najmocniej zyskuje na tym zamieszaniu. Bardzo dziękuję panie Łukaszu. Łukasz Zębik, dziękuję bardzo. TMS Brokers, był naszym gościem w poniedziałkowy poranek. Dziękuję pięknie.